Dziś operuję pacjentkę po rozszczepie. Rozszczepie wargi, rozszczepie podniebienia i deformacji nosa, która została w ten sposób utworzona. Rozszczep podniebienia to wrodzona wada, która jest leczona wieloletnio. Doświadczenie moje jest takie, że pacjentki mają zaopatrzone i wyleczone rozszczepy, zamknięte, mówi się chirurgicznie zamknięte, natomiast efekty estetyczne są jakby gdzieś z boku. I dzisiaj właśnie jest ten czas, kiedy pacjentkę będę operował w celu uzyskania optymalnego efektu estetycznego, poprawy też oddechowej. Zobaczycie na sali, pokażę Wam zmiany, które są widzialne na tomografii. To bardzo skomplikowany przypadek i leczenie jest też bardzo skomplikowane, natomiast to, co jest ważne, zostało bardzo dokładnie zaplanowane. Będę się trzymał tego planu, a to da bardzo dobry efekt, tak się spodziewam. Pacjentka również jest optymistycznie nastawiona. Przykłady znajdziecie u nas na stronach internetowych, zarówno na zdjęciach, jak i też w informacjach od pacjentów. Myję się i pokażę na sali operacyjnej, jak wygląda istota wady rozszczepowej. Istotę wady rozszczepowej, czy skutków leczenia rozszczepu, można zaobserwować tutaj. Widzimy deformację przegrody, która jest w kształcie litery S. Później jeszcze zobaczycie następne zdjęcia. Zaburzenia zastawkowe w obrębie przedsionka nosa. I w następnym slajdzie widać przyczyna. To jest rozszczep. On jest zaleczony, bo zamknięta jest przestrzeń między połączenia nosa i ust. Zęby są też tutaj odtworzone. Następny slajd pokazuje, ale skutki są nie w pełni. Ta pacjentka niezbyt dobrze, praktycznie nie oddycha jedną stroną, drugą praktycznie też ma zamkniętą. Celem jest poprawa oddychania i poprawa też estetyki nosa. Najczęściej nosy rozszczepowe są szerokie, asymetryczne, opadające, skrzydełka i otwory nosowe są nierówne, co daje bardzo, bardzo fatalny efekt estetyczny. W miarę upływu czasu te defekty estetyczne się pogłębiają. No już nie wspomnę o defektach warg i tak dalej, ale to jest oddzielna kwestia. W Timeless zajmujemy się leczeniem takich trudnych przypadków pacjentów, po to, aby dać im nową szansę na to, aby mogli wreszcie normalnie oddychać i jednocześnie też optymalnie wyglądać. Jak to jest możliwe? Przyglądajcie się, jak trwa operacja, a również też na stronach internetowych, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie zobaczycie wyniki tego typu leczenia w Timeless. Zapraszam na konsultacje, aby móc skonsultować indywidualnie każdy przypadek i aby móc ocenić szansę na powrót.